Po dwóch poprzednich wygranych meczach siatkarze z BTS-u Elektros spotkali się w sobotę na własnym boisku z drużyną MKS-u Olawia Oława. Bolesławianie przed tym meczem znajdowali się z 7 punktami na 8 miejscu tabeli 4 grupy siatkarskiej drugiej ligi, mając do Olawi dystans wprawdzie 3 miejsc, Oławianie plasowali się na 5 miejscu, ale tylko 2 punktów. To stwarzało nadzieję na wyrównany mecz i możliwość powalczenia o kolejne punkty w rozgrywkach. W miarę wyrównana walka na parkiecie miała miejsce, ale gorzej było z próbą wywalczenia cennych punktów. Pierwszego seta goście wygrali z bezpieczną przewagą. Na jego koniec na tablicy wyników widniał rezultat 21-25. W drugiej odsłonie tego meczu BTS-owi udało się utrzymać jeszcze bliższy dystans punktowy, ale nie na tyle, by postarać się o rozstrzygnięcie seta na swoją korzyść. Ten znowu zakończył się wygraną MKS-u Oława, tym razem do 23. Zawodnicy i bolsajcy kibice widzieli już, jak ten mecz odpływa i jedni i drudzy chcieli zrobić wszystko, żeby przedłużyć jednak ten pojedynek. Ale goście mieli z kolei motywację, żeby cały mecz rozstrzygnąć już w tym trzecim secie. I doszło w końcu do walki na przewagi. Kolejne zmiany na zagrywce podwyższały wynik ponad 25 punktów i w końcu gościom udało się zdobyć ten 29, który kończył seta na ich korzyść i dał im pełnopunktowe zwycięstwo 3-0. Ta przegrana Bolesławian nie zmieniła ich pozycji w tabeli. Nadal są na 8 miejscu z 7 punktami na koncie. Oława też nie zmieniła swojej pozycji, choć wzmocniła się punktowo, uciekając na 5 punktów od BTS-u. Dystans do 7 i 8 drużyny tabeli niewiele się zmienił. Kolejny mecz BTS rozegra znowu u siebie w najbliższą sobotę 19 listopada. Tym razem do Bolesławca przyjedzie drużyna MKST Astra Nowa Sól. To obecnie trzeci zespół tabeli, który ma na koncie 5 wygranych meczów, a w tym z liderem z rozgrywek z Żagania. Mecz zapowiada się więc na trudny, ale to może dodatkowo zmobilizować zawodników. Zatem można będzie się spodziewać twardej walki i ciekawego widowiska.